i ok. Instrukcja obsługi książki. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy mnie oglądacie. W wcześniejszym odcinku pan Irek powiedział, że mnie pozdrawia. Ja go odzdrawiam. Powiedział również, że godnie go zastępuje. Ale coś mu się pomyliło, bo to on godnie zastępuje mnie. Dzisiaj przedstawię wam książkę pod tytułem Dzieci z Bullerby. Astrid Lindgren. Ja akurat mam wydawnictwo Nasza Księgarnia. Przełożyła Irena Szuch Wyszomirska. Ilustrowała Ilon Wikland. Książka jest pełna przygód, jest ciekawa. Czytając ją, ja się nie nudziłam. W Bullerbyn można robić różne rzeczy. Spać na sianie, łowić raki, szukać skarbów. Mi najbardziej spodobał się fragment, kiedy Lisa i Anna musiały iść do sklepu, ale przez to, że miały długą listę zakupów, ciągle o czymś zapominały i kilkakrotnie wracały do sklepu. Robienie tych zakupów zajęło im cały dzień. Przeczytam wam jednak inny fragment. Poznacie główną bohaterkę, Lisę. Nazywam się Lisa. Jestem dziewczynką. To chyba od razu widać zmienia. Mam 7 lat i wkrótce skończę 8. Czasem mama mówi, jesteś dużą córeczką mamy, możesz więc chyba dzisiaj wytrzeć naczynia. Czasem zaś Lasse i Bosse mówią, takie brzdące nie mogą się z nami bawić. Jesteś za mała, dlatego też zastanawiam się, czy właśnie jestem mała, czy duża. Jeśli jedni uważają, że jestem mała, a drudzy, że duża, to pewno jestem w sam raz. Lasse i Bosse to moi bracia. Lasse ma 9 lat, a Bosse 8. Lasse jest bardzo silny i umie biegać o wiele szybciej ode mnie, lecz ja umiem biegać tak szybko jak Bosse. Czasem, gdy chłopcy nie chcą, żebym szła z nimi, Lasse przytrzymuje mnie przez chwilę, gdy tymczasem Bosse biegnie naprzód, potem Lasse puszcza mnie i leci jak strzała. Siostry nie mam, to wielka szkoda. Chłopcy są tacy nieznośni. Mieszkamy w zagrodzie, która nazywa się Środkowa. Nazywa się tak, dlatego że leży pomiędzy dwiema innymi. Tamte zagrody nazywają się Północna i Południowa. Wszystkie trzy położone są obok siebie, jak na rysunku. To nie zupełnie tak wygląda w rzeczywistości, ale to dlatego, że nie umiemy rysować. W zagrodzie południowej mieszka chłopiec, który ma na imię Olle. On nie ma wcale rodzeństwa, lecz bawi się z Lassem i Bossem. Ma 8 lat i też bardzo prędko biega. Natomiast w zagrodzie północnej mieszkają dziewczynki, dwie. Co za szczęście, że i one nie są chłopcami. Nazywają się Britta i Anna. Britta ma 9 lat, a Anna tyle co ja. Obie lubię jednakowo, może tylko trochę bardziej Annę. Więcej dzieci nie ma już w Bullerbyn. Tak się nazywa ta wioska. Jest to bardzo mała wioska. Tylko 3 zagrody, północna, środkowa i południowa. I tylko 6 dzieci. Lasse i Bosse i ja i Olle i Britta i Anna. Zachęcam was do przeczytania całej tej książki. Spodoba się ona nie tylko dziewczynkom, ale i chłopcom. Czytając ją na pewno nie będziecie się nudzić. Ja się nie nudziłam. Jeśli podobają wam się nasze audycje, możecie nas wesprzeć. W zamian dostaniecie oto taki kubek mecenasa kultury. A już za tydzień, w piątek o godzinie 19:00, kolejny odcinek z instrukcji obsługi książki.